Witajcie z tej strony Daryl Śliwka. To jest już 43 odcinek z gry Epic Mickey 2. Dzisiaj, słuchajcie, postanowiłem, że wykonamy ostatnie osiągnięcie związane ze zniszczeniem wszystkich stacji kolejowych w Pustkowiu. Ale najpierw. The Mad Doctor's new attraction. We were all fooled, weren't we? Udamy się do atrakcji Szalonego Doktorka po przedmiot. Także pokażę wam jednocześnie, jak to wygląda po bossie. Opatrzcie, mamy tutaj chlapa, którego naprawdę nie lubimy. Możemy go walnąć na początek. Ty! Bo ten ropuch się chyba na mnie wkurzył trochę. Dobra, mogę go pokonać dla rozrywki, słuchajcie, żebyście mieli co oglądać. Przepraszam ogólnie, że wczoraj wam nie wrzuciłem odcinka. Nawet nie mogłem go nagrać. No bo miałem aktualizację na komputerze, która trwała dosyć długo. Była taka dosyć... To była główna aktualizacja, jedna z ważniejszych. Dobra, przywołam to Oswalda. Teraz sobie gram na klawiaturze. Dobra. Oj, Oswald, sorki. Tak sobie postanowiłem, że może na razie na klawiaturze będzie spoko. Dlatego, jak widzicie, jestem. Dobra, spróbuję go pokonać. Jeszcze troszkę. No dawaj, chlap. Pluj na mnie. Pluj rozcieńczalnikiem. Muzyczka fajna w ogóle. No dawaj, chlap. Ja wiem, co muszę zrobić. Muszę go odciągnąć. O, dobra. I plujka. I rozcieńczalnik. O. No wiesz co, chlap. A, bo dobra. Chyba mogę go kowadłem dobić. Okej, okay, biedny Oswald. Slober? Biedny chlap. Dobra, plujesz? Dobra, to jest plujka. Dobra, zginął. Musi być niezły shot na miniaturkę, oczywiście. Każdy dobry youtuber tak robi. Nie, no nie wiem. Okej, jest przedmiot. Po niego tu przyszedłem. I jest. Oj. Czekajcie. Kurczę, no nie mogę tego dosięgnąć. Czekajcie, a aparatem mogę? Kurde, muszę sobie sensytywność myszki zwiększyć. Dobrze. Okej. Teraz się udało. To też się uda. O nie! O nie! Nie! Ratuj się, Miki! Nie, nie, zginę. Okej. Totalna porażka. Jesteśmy na dole, przy gorylu. Okej, wróćmy w takim razie do kina. Są jakieś tłoki. Aha, że możemy po nich wejść teraz. No to wejdźmy po nich, wejdźmy. Dobra, przedmiot już jest zebrany. Czekajcie, bo to jest taki glitch z tym questem, mi się raz przydarzył. Więc sobie na pewności sprawdzę. Dobra, jest. Okej. Właśnie teraz tak się zastanawiam. Jaki klawisz odpowiada za to obrócenie kamery w kierunku, w którym Miki się patrzy. Czy jest to dosyć interesujące. Właśnie jako kowadło zrani chlapa? Chyba tak. A nie, trochę go ogłusza, dobra. Okej, wkurzył się. Dobra, także my stąd spadamy. My stąd sobie spadamy elegancko. No i co? Teraz ruszamy na bagniszcze. Albo do bagniszcza. Kurde, nie umiem tego odmieniać. Takie dziwne trochę to jest. Dobra, na bagniszczu zostaje nam tylko zniszczenie stacji kolejowej. W takim razie lecimy tam. Szkoda, że nie można sobie tak kursorem przejeżdżać.
i wybierać na szybko, ale... No, dobra. No dobra, mam prawdziwie rozcieńczalnikową muzyczkę. No dobra. Welcome to my shop. A, możemy sobie kupić upgrade'a. Dobra, no to upgrade'a chętnie przyjmiemy. Dobra, mamy 9 żyć. Dla Mickiego. No i lecimy na stację. Okej. Okay. Ptaszki śpiewają o dziwo. O! Wow! Wow! How awful. No, dobrze powiedziane, gaz. Okropność. Wow. No, trochę tego jest, faktycznie. No i jak? Z 50 sztuk. Z 50 sztuk, słuchajcie. No i jak? 3 na 4? O, tak. Jeszcze tylko przygodowo. Dobra. Ja stąd spadam. Maszynista, no. Nie wziąłeś się do roboty, chłopie. Więc teraz masz. Chociaż to my w sumie też mu nie pomogliśmy, no. Ale dobra. To akurat jest mniej ważne. Wiecie, zawsze mógł się sam postarać, żeby naprawić tą swoją stację. Dobra, mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. Bo wiecie, teraz sobie trochę inaczej zrobiłem. Zazwyczaj zaczynam nagrywanie przed odpaleniem gry. A teraz odpaliłem grę, przeszedłem trochę. O kurde. A to dziwne. Czekajcie, on tu mnie może podrzucić? O, słod. No bo zazwyczaj nagrywam, zaczynam nagranie przed odpaleniem gry, a teraz w trakcie, jak dotarłem na ulicę Niecną Górną, to sobie rozpocząłem już w grze. Także mam nadzieję, że się wszystko nagra, bo jeszcze nigdy tak nie robiłem. Ach, to trzeba na multiplayera zrobić niestety. Dziwne, bo wybrałem, że chcę iść do kina, a nie normalnie, no ale to, no, trudno. No i faktycznie jestem tutaj, a nie w kinie. Trochę już bardziej się oswoiłem z tymi kontrolerkami na komputerze, ze sterowaniem. Ok, Ventureland. Tam dokładnie chcemy iść. W ostępy przygodowe. O, jeszcze jest to zadanie. Much ado about the Blotnings. Ok, jest! Off track! I 100. Dobra, będzie stówka. 95. I jest stówka, dobra. Dobra. Mamy to! Wszystkie osiągnięcia w grze. Nie, nie chcę wyjść z gry. Juhu, 44 na 44. Bardzo fajnie. Potem jeszcze wam to na Steamie pokażę, jak to wygląda. Ale musimy jeszcze pogadać z tym całym szczawikiem. Tu mamy zdrowie. Czekaj. Dobra. Nieważne. Chciałem tylko sprawdzić, czy mamy jakieś ulepszenie życia. Ale nie mamy. Niestety. Okej. Okay. Także musimy iść tam. A, niepotrzebnie nawet przeskakiwałem. No dobra, możemy tędy sobie przeskoczyć. I teraz tutaj. Sweeper! Kurde, no już cały zielony prawie jest. Hej, Oswald.
Czemu zawsze jesteś odwrócony do mnie? Ode mnie. A, w ogóle to... jest normalny krzaczek? Taki... chyba tak. Dobra, jesteśmy. O nie, te osacze się nie zapisały jako rozcieńczone. Trudno. O! Nie widzę nic, Oswald. A te domki co, też? Też. Dobra. O, domki to akurat dziwne. Czekajcie. No. Skąd ja mam tu wskoczyć? Normalnie tak. Dobra, tak. Dziwne, tak jakby się w ogóle to nie zapisało. No dobra. To dowaliliśmy tym bryzgom po raz kolejny. Witaj. Thanks for helping me with the spatter problem, matey. And I even got a little something for you too. Hopes you enjoy it. Taking out the trash. Wynoszenie śmieci. Ale o dziwo, ten domek dalej tu stoi. No to trochę smutne, że nazwali bryzgi śmieciami. No ale... tacy właśnie są dla szczowika. Co on w ogóle jeszcze mówi? Shipping those landlubbers out of town. Good riddance to those little monsters, I say. With that eyesore of a spatter hovel gone, maybe we can do something good with the space. Dobra. No i co? Zostało nam chyba jeszcze pójść na ulicę Niecną Dolną i oddać przedmiot. Tego tutaj sobie przejdziemy do kina, mam nadzieję. Mam nadzieję, no bo wiecie. Czasem trochę gra ma dla nas inne zamiary. Tak jak na przykład teraz. Dobra, mam nadzieję, że to wyjdzie tak jak powinno. Dobra, powinniśmy pójść do kina. No ale jak będzie to, zaraz się przekonamy. Jesteśmy w kinie. Dobra. Nie ma to jak wrócić do kina. No i dobra. Słuchajcie. Lecimy szybciutko przez podziemia. Tutaj wszystko załatwione. Możemy skończyć to zadanie. Właśnie, a to zadanie z naprawieniem stacji też jest zaliczone? Jak to wygląda? Okej, wszędzie są szare kropki oznaczające to, że schrzaniliśmy coś. Akurat w tym przypadku nie naprawiliśmy żadnej stacji. Nie, nienawidzę goryla po prostu. Nienawidzę tego goryla. Dobra, chodź, Oswald. Może uda nam się go zignorować. Oswald! Tutaj! Oswald! Okej! O, dobra! Nie! Nie, myślałem, że mnie zrzuci. Chciałem się cofnąć. Okej, dobra. Nie rozumiem, czemu oni teraz dali tyle tych goryli tutaj. Dobra, tu możemy sobie speedrunnerski trik wykorzystać. Jesteśmy. Yes, we shall. Ło. Te króliczki wciąż tu są. Ale to w następnym odcinku może. Może, nie wiem. Trochę jednak jeszcze jest do zrobienia. Mimo, że mówiłem wam, że... będę dążył głównie do zrobienia wszystkich achievementów, to jednak to też jest ważne. Could I interest you in that's such a charming snow globe? I know just where to put it. Anyway, here's a reward for your generous donation. 150. Welcome to the Mean Street Museum. Did you find anything? W ogóle to chyba coś możemy sprzedać jeszcze. Selma Wood. A, można.
szybce. Dobra. Thank you so much. Come again. Dobra. Nic więcej nie można zrobić. No dobra. Także ja szybciutko zapisuję grę i spotkam się z wami już na Steamie. No dobrze. Także jak widzicie, mamy wszystkie osiągnięcia. 44 na 44. Off track. Ostatnie osiągnięcie. Dobra, pokażę wam je wszystkie. A, czekajcie. Tutaj można zobaczyć? Można. Także mamy wszystkie osiągnięcia. Możemy jeszcze porównać ze globalnymi statystykami. No. Czyli najczęstsze to jest oczywiście to zadanie związane z fabułą, kiedy uciekamy z laboratorium. O dziwo tylko 71% to zdobyło. Pewnie niektórzy kupili grę i w ogóle w nią ani razu nie zagrali. A najrzadszym osiągnięciem jest, raczej nie jest to zbyt dziwne, że Master Pin Collector, czyli osiągnięcie, które zdobywamy, kiedy zdobędziemy wszystkie 176 przypinek kolekcjonerskich. No dobra, także można by było powiedzieć, że to na tyle, ale jeszcze chciałbym wam pokazać, co tam u mnie na kanale. Także już tam się z wami zaraz zobaczę. No dobra, także mam kolejne osiągnięcie na kanale za 5000 wyświetleń. Wygląda na to, że twoje filmy cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Tak naprawdę to mam już 6000. Także dzięki za oglądanie. Ten mój najnowszy odcinek w ogóle wow. 148 wyświetleń, typowe max 80, także prawie dwa razy tyle, ile max zwykle. Dobra, trochę to skomplikowane, ale dziękuję również moim subskrybentom, bo mam już 42 subskrybentów. Tak, 42. Nie spodziewałem się, że to tak szybko pójdzie. No dobra, także pozdrawiam was wszystkich. Pamiętajcie, łapce w górę i subskrypcji, jeśli odcinek wam się spodobał. Już powoli zaczynam się zastanawiać nad kolejną grą, którą nagram. Możecie mi pisać jakieś propozycje. Ja już coś sobie upatrzyłem, bo ja naprawdę mam sporą kolekcję gier, no to na przykład gry z serii Super Mario, na przykład Raymana mogę też nagrać, ale jakieś mogę też oczywiście dostosować się do waszych propozycji, jeśli faktycznie tak będziecie chcieli. Już tutaj niektórzy mi piszą propozycje gier, także dzięki. No a ja zobaczę się z wami w następnym filmie Zapiekniki 2. Cześć!